Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, mamy dzisiaj 22 stycznia. Jest w tym momencie godzina 10, równiutko 10. I zobaczcie sobie, jaka dzisiaj pogoda panuje na dworzu. Ja w tym momencie jadę na autopilocie samochodem, ale mgła jest dzisiaj bardzo duża. Widoczność na jakieś 100 metrów. Ale mimo to słoneczko ładnie tam za mgły się przedziera. Ciekawe, jak dzisiaj będzie wyglądała produkcja paneli fotowoltaicznych w taki dzień. Przyznam szczerze, że ostatnio chyba w sobotę albo w niedzielę, już nie pamiętam dokładnie kiedy, pogoda była podobna i produkcja w taki dzień jak dzisiaj wyniosła 14,3 kWh z 17,5 kWh paneli. Także mimo tego, iż mgła za oknem, panele fotowoltaiczne i tak produkują, proszę Państwa, energię. Słońce świeci bardzo jasno, jest bardzo duże nasłonecznienie. Gdyby tej mgły nie było, to dopiero byłaby produkcja. Mamy późniejszą godzinkę, 11:52. Ja w tym momencie zmierzam w drugim kierunku niż rano wcześniej zmierzałem. W tym momencie wyjechałem właśnie z miejscowości Budy Dudowskie. Jestem w kierunku na Łódź. Znajdujemy się w gminie Dutów, powiat pabianicki. O tej godzinie pogoda wygląda, proszę Państwa, tak. Mgła już trochę odpuściła, ale nadal jeszcze jest. Nadal blokuje promienie słońca. Nie wiem jeszcze w tym momencie, ponieważ nie sprawdzałem czasu, nie miałem, jak wygląda produkcja z fotowoltaiki u mnie. Za chwilę wjedziemy na bardziej otwartą przestrzeń. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ogólnie znajdujemy się jakieś 15-20 km, nie w linii prostej, a drogą utwardzoną, czyli asfaltem, od mojej miejscowości. I tak to, drodzy widzowie, dzisiaj 22 stycznia wygląda. Za nami już czuć, że słońce świeci i widać to stopniowo. Mgła powoli odpuszcza. Byłem w Bełchatowie ogólnie i mgły nie było. Mgła jest wynikiem prawdopodobnie tego, że na wioskach jest zdecydowanie chłodniej. Pojawiło się słońce z rana, dość intensywne, mocne, i wilgoć odparowała szybko w górę, stąd pojawiła się mgła. W miastach ta mgła nie pojawia się, nie widziałem jej, tak jak mówię, bynajmniej w Bełchatowie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, jak wjedziemy do Pabianic i do Łodzi. Wjeżdżamy w teren bardziej już zabudowany. W tym momencie znajdujemy się w miejscowości Bychlew przed Pabianicami. I jak możecie zauważyć, mgły tu już nie ma. Jest tu zdecydowanie cieplej, nie ma tak dużo wilgoci, albo po prostu to, że jest cieplej, nie powoduje powstawania mgły, bo mgły tu już nie ma. Chmurki jakieś widać na niebie, ale niebo się przebija, widać, że jest niebieskie, jest tutaj dobra widoczność, więc tak, proszę Państwa, to wygląda w tym momencie. Zobaczymy niebawem, jak wjedziemy do Pabianic i do Łodzi. Pabianice w sumie już tuż, więc Pabianic kręcił nie będę. Nakręcę Łódź. Piękna pogoda. Przypuszczam, że produkcja też spora. Jestem już, proszę Państwa, w Łodzi. Ulica Pabianicka. I jak widzicie, mgły tu nie widać, czyli chyba moja teoria się sprawdza. A tam, proszę Państwa, jest to, co lubimy najbardziej, fotowoltaika skierowana na południe.
tam na dachu również i już pięknie odbiera energię, już pięknie ładuje, więc tak to dzisiaj 22 o godzinie 12:15 wygląda. W mieście nie ma mgły, na wsi mgła. Wyjeżdżam już powoli z Łodzi, godzina 13:11, właśnie wracam na bazę, czyli do mojego warsztatu, do domu. Słońce w pełni, myślę, że za jakąś godzinkę będę już na miejscu. Proszę Państwa, jak widzicie, mgły tu żadnej nie ma. Zobaczymy, jak dojadę do siebie, jak będzie wyglądał temat pogody. Ciekaw jestem, jak to tam się dzieje, nic nie sprawdzałem. Ale słoneczko dzisiaj jest piękne. Czy ja mam tutaj możliwość pokazać Wam, który to dzisiaj jest? O, mam, proszę bardzo. Środa, 22 stycznia 2025 roku. O, każe jechać, to jedziemy. I tak to, drodzy widzowie, wygląda. Mgła była, mgły tu nie ma. Zobaczymy, czy mgła jeszcze jest na wsi. Godzina 13:25. Jesteśmy, proszę Państwa, w tym momencie w miejscu, w którym byliśmy o godzinie 11:40, czyli to są Budy Dutowskie. Jak widzicie, mgły już nie ma, słońce świeci, jest tam za laskiem schowane, powoli już zachodzi. Stopniowo o tej godzinie, ale jeszcze świeci, jeszcze naświetla tu ładnie. Mgła już zniknęła totalnie. Jeżeli chodzi o tę miejscowość, nie ma mgły. Powoli dojeżdżam do swojego miejsca zamieszkania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało u mnie. A tak wygląda otwarta przestrzeń w Budach Dutowskich. Gmina Dutów, powiat pabianicki i słońce tam. Zapomniałbym, o, wyjeżdżamy właśnie Budy Dutowskie, w tym momencie wjeżdżamy do Dutowa. Zapomniałbym, bo miałem nagrać, zobaczcie co tu stoi, jakie ładne dwa wentylatory, takie duże, Vestasa. No i co? Dlaczego te wentylatory się tutaj nie kręcą? Dlaczego te wentylatory nie produkują nam energii? Dlaczego, ja się pytam? A tak wygląda Dutów z góry, bo jesteśmy na małej górce, zjeżdżamy, słońce świeci. Widać trochę takie jeszcze delikatne zamgławienie nad Dutowem, ale to chyba przez spalanie jakiegoś paliwa stałego. Dojeżdżam powolutku już do swojej miejscowości zamieszkania. Mgły już nie ma, piękna pogoda, słońce jest tam, a tam oczywiście mamy już południe, nawet już tak za południem i powolutku zbliżam się do swojej miejscowości. Piękna styczniowa, zimowa pogoda. Śniegu tylko trochę mało, mogłoby tego śniegu być więcej, to i lepiej panele by energię odbierały, proszę Państwa. A tak, no to trochę słabiej, ale też dobrze. Za chwilę dojadę do warsztatu i zobaczymy, jak wygląda poziom naładowania magazynu LFP. Ile obstawiacie? Ja obstawiam 100%. Już coraz bliżej. Jesteśmy na miejscu. Może jeszcze załapę na jakieś darmowe ładowanie. Ale świeci pięknie. No cudownie. Godzina 14:00.
Idziemy zobaczyć, jak wygląda poziom naładowania magazynu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Byłem blisko, 95%. Ale z tego co widać, powinien doładować się do pełna. 22 stycznia, dzisiaj EPWR o godzinie 14 daje nam 80 razy 6, mamy tutaj 480 watów. Drewutnia 60 watów, panele na dachu stodoły 1,4 kW, panele nad kojcem ramba 160 watów i tu jeszcze kwasik 400 watów. No. Także dzisiejszy dzień off-grid zaliczony. Zapomniałbym dograć. No przecież miałem pokazać pogodę, jak wygląda teraz. A pogoda wygląda w tym momencie tak. 22 stycznia, godzina 14. Słońce nad tymi drzewami mojego lasku po drugiej stronie ulicy. A niebo dzisiaj takie. Ale co z tego, jak z rana była mgła. Ale mimo to magazyn się pięknie doładował. Pozdrawiam. Cześć.